Jak w związku z tym będzie wyglądała ta Unia Europejska po pandemii? Czy to będzie taki powrót do tego, co było, czy też będą jednak jakieś nowe zupełnie elementy? Ja bym na to spojrzał w dwóch planach. W jednym takim bardzo dalekosiężnym, to jeżeli ten kryzys będzie w miarę krótki, jeżeli to odbicie gospodarcze będzie gdzieś na horyzoncie w przewidywalnym czasie, to można powiedzieć, że Unia po pandemii to będzie taka Unia, która skoryguje swój kurs. To znaczy będzie tylko korekta kursu w reakcji na wydarzenia. Wydarzenia nastąpią, trzeba będzie dużo zmienić, ale to znaczy, że pozostaniemy na szlaku. I drugi wariant jest taki, jeżeli załamanie będzie dłuższe i nie uda nam się szybko wejść w fazę odbudowania gospodarek, no to wówczas grozi nam niekontrolowana ofensywa nacjonalizmów. Tu oczywiście ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale dla porządku analitycznego trzeba by powiedzieć, że to byłoby poważne zagrożenie dla Unii Europejskiej, ponieważ doszłoby do takiego sojuszu na przykład alterglobalistów, nacjonalistów, bardzo ludzi o przeciwnych poglądach, ale którzy by się w jednym mogli zgodzić, że właśnie trzeba teraz pilnować moja chata z kraja, no, zrezygnować na przykład z tych zalet, które zawdzięczamy działaniom wspólnotowym, to byłby koniec współpracy międzynarodowej, tej skali, w jakiej ją znamy. No i też byłby to taki triumf czegoś, co ja bym nazwał polityczną medycyną niekonwencjonalną. I wtedy racjonalne argumenty nie bardzo by się przebijały.